współpracujących partnerów potrafiła pozyskać pieniądze z bardzo różnych źródeł, z czterech różnych źródeł na niebywałe zupełnie inwestycje, jakby takie miasto. I dzisiaj to muzeum jest wizytówką i w ogóle Mehofer wizytówką tego Turku, mimo że jeszcze 20 lat temu, jak samorząd był odrodzony, to bardzo niewiele Polaków jest tyle pięknych rzeczy, że pytałem, w jakich kierunkach w tej chwili widać wyraźnie, że poszerza się działalność muzeów tych lokalnych i regionalnych. Chcę zwrócić uwagę, że te kierunki nie są przypadkowe, ponieważ to są kierunki, które są związane z zadaniami samorządów i to z tymi zadaniami, które przynajmniej niektóre samorządy traktują jako priorytetowe. W związku z tym wydaje mi się, że to jest szansa, żeby próbować pozyskiwać te swoje samorządy, większe zwłaszcza tam, gdzie to zauważenie muzeum jest dzisiaj niewystarczające, żeby właśnie pójść w tych kierunkach, które są ciekawe z punktu widzenia mieszkańców, różnych mieszkańców, ciekawe z punktu widzenia podstawowych zadań samorządu, a edukacja jest najbardziej podstawowym zadaniem samorządu, a muzeum daje świetne możliwości wzbogacenia edukacji w różnych jej płaszczyznach. Zakończę takim postulatem, w którym wracam do finansowania, bo niewątpliwie finansowanie jest problemem dla muzeum. Jeżeli by przyjąć konsekwencje tych definicji, o których mówił pan dyrektor Niezawitowski, konsekwencje tych zadań, które przed muzeami stoją, że jest to zadanie, które powinno być przynajmniej w tej materialnej części, a także w tym trudno ukrytym materialnie duchowym wymiarze, ale muzealnym, żeby to było dobrze finansowane, to powinno być to finansowanie wystandaryzowane. I jako samorządowiec powinienem powiedzieć, że to sam samorząd powinien zdecydować, ile ma dać pieniędzy na to czy inne zadanie. Ale przy takich zadaniach, w których wymaga się zachowania pewnego standardu, dochód własny i pełna dowolność samorządu niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę więc się zastanowić, czy przypadkiem nie można by zaproponować subwencyjnego finansowania, przynajmniej utrzymania zbiorów i to w powiązaniu z ich wartością podwójnie rozumiane. Czyli nie tylko materialną, ale także tą niematerialną, która jest wymierna i ważna. Jeżeli by to nie przeszło, bo to jest też taka możliwość, to drugim rozwiązaniem, nad którym się proponuje zastanowić, jest bon muzealny. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że nie istnieje w oświacie bon oświatowy. I ten bon to jest taki lokalny standard, który się przyjął, który inne miasta śladem Koszalina też. I dzisiaj, pomimo że on nie ma obowiązującego charakteru, wszyscy patrzą na ten bon oświatowy Koszalina. Może wymyślcie bon muzealny i może ktoś go wprowadzi i będzie to taki mniej formalny wzorzec finansowania. Dziękuję bardzo. Również dla ten spinterskie tempo przychodzi mi do głowy jedna refleksja. Muzea w szczególności pojawiają się w dokumentach strategicznych samorządów i mają być motorem napędowym rozwoju społecznego, albo przynajmniej jednym z takich elementów, no to byłoby bardzo dobrze, gdyby coraz więcej samorządów uznało to za ścieżkę rozwoju. Jeśli chodzi o muzea i ich działalność, odnoszę wrażenie, że muzea często zastępują jednostki oświatowe. Stąd też być może bon oświatowy mógłby być wykorzystywany jako możliwość zorganizowania przyjścia młodzieży do szkół z zastosowaniem tego bonu. Ale to jest sprawa do rozważenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
słuchać pana profesora doktora habilitowanego Roberta Trawy, który przygotował wystąpienie Epoka Muzeów, Muzeum jako medium, Muzeum jako mediator. Ale dzięki niezawodnemu działaniu niemieckich dotarł do nas pan profesor Igor Konkoleski, wicedyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Bardzo prosimy, panie profesorze, w zastępstwie pana profesora Trawy.